3, 2, 1, hop. Mówi się, że Malezja jest miejscem, które jest spokojne i mieszkańcy są dużo spokojniejsi na przykład niż mieszkańcy Indii, czy też bardziej stonowani i spokojni niż mieszkańcy Anglii, ale z drugiej strony jesteśmy już miejscem, w którym można oszaleć. Dlaczego? Można oszaleć na punkcie jedzenia, bo jesteśmy w raju jedzeniowym na wyspie Pinang w miejscowości Georgetown. Jedna kobieta, z którą rozmawiałam, z tego rozmiaru podczas 10 lat mieszkania tutaj na tej wyspie przytyła do tego rozmiaru, więc my mamy nadzieję, że tak u nas nie będzie. Pinang słynie też ze street artu, który ma rozmawiać, ma skłaniać do różnych dziwnych rzeczy turystów oraz mieszkańców, więc możecie zobaczyć, to się później wydarzy. Europejsko, ani tak za bardzo azjatycko. Pozdrawiamy z Langkawi.